Cześć, ja jestem Detrek i witam Was, kochani, w kolejnym odcinku Cities XL 2012. Na wstępie, bardzo Was przepraszam, ale mam zapalenie gardła. No i jakieś tam załamania w moim głosie, czy większa chrypa może się dzisiaj u mnie pojawić, a więc się nie dziwcie, jeżeli mój głos będzie brzmiał kompletnie inaczej niż na normalnych nagraniach, znaczy na innych nagraniach. Jak widzicie, rozpoczynam odcinek kolejną panoramą, tym razem na centrum i na nasze slumsy, inaczej nazywane Chinatown. Bardzo mi się to podoba, to co tutaj zrobiłem. Zresztą Chinatown dodaje naszemu centrum miasta takiego niepowtarzalnego klimatu i uroku i dobrze się wpisuje w całe miasto. Na niedzielnym live'ie dokończyłem centrum, to znaczy zapełniłem wiele luk i teraz już w większości miejsc jest zwarta zabudowa. Oczywiście musiałem dołożyć wiele biur. Czekajcie, przesunę sobie mikrofon. Musiałem dołożyć wiele biur. No i z racji tego, że dołożyłem te biura, to muszę zrobić więcej miejsc mieszkalnych, bo wszystko mi tutaj już bankrutuje powoli. Nie mogę dopuścić, aby mi pół miasta zbankrutowało, bo wtedy się chyba gospodarka załamie, z tego co wiem. Okej, a więc szeroko muszę zobaczyć, czy tutaj... Nie, tutaj nie dojeżdża metro. A więc dobrze, w takim razie usuniemy te pola i zrobimy sobie taki wstępny zarys przyszłej dzielnicy mieszkaniowej. Chcę ją rozplanować w miarę porządnie. Dlatego też poświęcę tej czynności tyle czasu, ile potrzeba. Okej, z pewnością będzie tutaj jeszcze biegła jakaś autostrada. Myślę, że gdzieś z tej strony, od strony gór. A więc zostawimy sobie miejsce na autostradę właśnie w tym miejscu. I po prostu porozkładamy. Myślę, że wyjdzie coś takiego jak tutaj. A więc od strony rzeki powinna być jakaś w miarę szeroka ulica. Myślę, że droga szybkiego ruchu to właśnie powinna się w tym miejscu znaleźć. Trzy pasy myślę, że zapewnią samochodom wystarczająco miejsca. A w lukach pomiędzy jezdnią a drogą posadzimy drzewa lub jakieś rośliny i wtedy to też będzie tak fajnie, naturalnie wyglądało. Opsa. Okej, a więc zakładając, że w sumie to już możemy zrobić wstępnie tą autostradę. Bo tutaj będzie mieszkało bardzo dużo ludzi i... Więc zrobimy ją w ten sposób, gdzieś tutaj. Będzie dość szeroka, cztery pasy. Oczywiście później pobawię się w jakieś rozjazdy i inne śmiksy-wiksy, ale póki co to tylko taki plan. Nawet nie wiecie, jak człowiek jest chory i cały czas mówi, jak ciężko mu później złapać oddech. Okej, ale koniec wiadolenia. Rozkładamy tą naszą autostradę. I to ona będzie granicą pomiędzy lasem a przyszłym osiedlem. Wzdłuż autostrady również przydałaby się jakaś droga. Tylko najpierw powinienem jakoś inteligentnie rozplanować wyjazdy z tej autostrady. Nie będę ich robił, tylko po prostu muszę mniej więcej orientacyjnie znać miejsce. Jak już mówiłem, takie ulice powinny być dość szerokie.
No myślę, że właśnie droga ekspresowa będzie w tym wypadku najlepsza. I to tak pociągnięta wzdłuż tej autostrady. Chociaż czy to nie będzie troszeczkę za szeroko. Dobra, najwyżej zmienię. No wiecie, nie można też przesadzać z jednej skrajności w drugą. Ale w takim razie, jeżeli drogi zewnętrzne są takie szerokie, to po prostu drogi wewnętrzne będą węższe i takie bardziej przytulne. Okej, teraz jeszcze podzielmy tą naszą powstającą strefę na części. Oczywiście za pomocą ulic, bo jak żeby inaczej. Tutaj może być wyjazd. Tutaj może być wyjazd. No i gdzieś tutaj jeszcze na końcu. Myślę, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Tylko tutaj na końcu tak naprawdę. Ups, Boże, wolnąłem mikrofon. Naprawdę, mam wątpliwości do tego, co do tego odcinka, jak on wyjdzie. No ale okej, najważniejsze, że po prostu coś będzie, aby zapewnić wam czas. I mam nadzieję, że to docenicie. Zrobimy coś takiego. No i tutaj będzie taki kolejny zjazd. Tak powiem, a później tam dalej będzie ta... jezdnia, droga biegła do następnych osiedli. Teraz rozplanowałbym drogi zewnętrzne. Chodzi mi o to, w środku porobiłbym ronda, tak. Ronda będą fajnym rozwiązaniem, szczerze mówiąc. Rozwiążą problem zakorkowanych skrzyżowań. W tym miejscu może być rondo. To gdzie je można znaleźć? Na pewno nie w mostach. Okej, tutaj. Mamy rondo. Jest dobrze. No i planujemy dalej. Tutaj miejsce na następne rondo. Dobra, niech będzie w tym miejscu, tylko tak muszę ukierunkować tą drogę, aby... to rondo nie było krzywo. Okej. I idealnie się teraz połączą. No prawie idealnie. A więc dobrze, w porządku. Może zdziwicie się, dlaczego aż tak dużo czasu temu poświęcam, ale jak już mówiłem, chcę, żeby to było idealnie. Natomiast mniejsze uliczki, które stąd będą wychodziły, powinny być inne, tylko najpierw ustalmy, jakiej wielkości są parcele, które będą stały, przykładowe oczywiście, które będą stały przy tej ulicy. Okej. Natomiast tutaj od tej ulicy szerszej mogą stać już te najwyższej gęstości zabudowy. Oczywiście teraz stawiam je przykładowo, aby po prostu znać rozmiar takich parcel. Okej. W takim razie od tyłu
Damy jezdnię w ten sposób. Opsa. Tutaj nie, bo tutaj dodamy po prostu zwykłe gwiazdy. O, w ten sposób i porobimy kwartały zabudowy. Po prostu będzie dość równomiernie i w miarę w porządku, mam nadzieję. To się będzie prezentowało. Tylko że zrobię już je za pomocą stref. Nie będę się męczył manualnie. O, psa. O. Dobrze poszło. Dobrze poszło, tylko zniweluję te niektóre wyjazdy, dodam jakby co drugi, aby po prostu nie było wiele korków. Chociaż nie, ja muszę to zrobić inaczej, żeby zamiast małych dróg były te większe, gdyż te małe zakorkują się migiem. Bo wydaje mi się jednak, że ten system korków i korkowania się ulic to w tej grze nie jest zbyt dobrze dopracowany. I się tam wiksuje. Albo wiecie co? Zostawimy te mniejsze. Tak. O, saving. Bardzo dobrze, zapisuje się nam wszystko. Zostawimy te mniejsze z racji tego. Z racji takiej, że wtedy będzie fajny kontrast. Tutaj mniejsze uliczki, tutaj szersze i zrobi się przytulniej. Po prostu. Ok, wyszło tak, jak się spodziewałem. Są cztery wyjazdy na tą szerszą drogę. Tutaj zrobimy po prostu ślepe uliczki, które będą dochodziły mniej więcej dotąd. Okej, więc bardzo dobrze. No i możemy pozwolić, aby te budynki się wybudowały, tylko że dodałbym jeszcze parę sklepów. No i ogólnie usługi, aby mieszkańcom się w tym miejscu dobrze żyło. Powinni mieć dostęp do wszystkiego przecież. Zrobimy tutaj takie jakby centrum handlu przy tej ulicy. Po prostu będzie najwięcej sklepów. Też myślę, że to będzie dobrze wyglądało. No i słuchajcie, już niebawem SimCity się pojawi. Tak mi się teraz skojarzyło. Jeszcze tylko 2 dni, tak? Mam nadzieję, że zdobędę grę w swoje łapki przed premierą, a mój głos będzie... pozwoli mi na nagranie, to wtedy dostaniecie materiał troszeczkę wcześniej. Okej. Okay. Chyba sklepów jest wystarczająco. Jeszcze można dać parcele o średnim zagęszczeniu. I te o niższym. Bo wszystko jest potrzebne naszym mieszkańcom. Okej, okay, natomiast teraz połączyłbym jeszcze te dwie trasy szybkiego ruchu z tą tutaj drogą, no bo nie wszędzie nasi mieszkańcy będą dojeżdżać autostradami, a ta droga jest po prostu nieużywalna i musiałbym ją usunąć, gdyby nic po niej nie jeździło. Bo takie samotne drogi niezbyt chyba ciekawie wyglądają.
nieruchliwe. Dobra. Dobrze, więc jest w porządku. Woli nam się już osiedle niedługo rozwinie. Ja po odcinku poplanuję, bo chcę, żeby było takie ładne, wiecie. Już ostatnie na tym... w tej serii. I po prostu poplanuję, żeby były tutaj same fajne budynki. I w następnym odcinku wam pokażę owoc mojej pracy. I teraz tak... Powinienem jeszcze wjazdy zrobić, znaczy taką samą strefę z tej strony, tylko że wjazdy będą... a nie, też stąd, muszą być stąd. Okej, w porządku. A więc zrobimy jeszcze taką jedną strefę i powstrzymam się. Gdyż może się tak stać, że znów... że znów za dużo parcel mieszkalnych nabuduję i będzie problem. I będzie trzeba dodawać więcej biur. Opsa. Okej, myślę, że tyle póki co wystarczy. I wiecie co, szczerze mówiąc, ja się już z wami pożegnam, gdyż coś czuję, że po prostu zaraz zamilknę na wieki z tym moim gardłem. Staram się nie kaszleć i przez to niezbyt dobrze się czuję, no więc odcinek niezbyt ciekawy, wydaje mi się, że krótszy, no ale mam nadzieję, że nie usnęliście. Tak czy inaczej, dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam do lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału. Siemanko!